Jesteśmy w Strykowie, gdzie rozpoczyna się protest rolników. Proszę powiedzieć, dlaczego pan bierze udział w tym proteście? Biorę udział w proteście. Uważam, że należy się jednoczyć. To, co się dzieje w rolnictwie, rzeczywiście powoduje, że opłacalność bycia rolnikiem staje się zerowa. Tak naprawdę w ostatnim roku dołożył każdy z nas do interesu. Może ktoś powiedzieć, że są maszyny po 500 000 zł i przecież można by ją sprzedać, ale nie po to harowaliśmy pół życia, żeby sobie kupić to miejsce naszej pracy, żeby teraz się go pozbywać, tylko chcielibyśmy nadal pracować w ziemi i w jakiś sposób zarobić, a nie liczyć tylko na to, co sprzedać, żeby w ogóle rok zamknąć i żeby bank nam nie odebrał ziemi. Ceny zbóż w tej chwili osiągnęły poziom sprzed 20 lat, a proszę zobaczyć, jak płace poszły w górę, koszty paliwa, nawozów. Tak naprawdę każdy z tych rolników jest rozgoryczony. Ja rozumiem, że utrudniamy życie osobom postronnym i to jest bardzo trudne. Mam nadzieję, że oni nas zrozumieją, że ten jeden dzień przełkną i to, co mają dzisiaj załatwić, załatwią kolejnego dnia, a zastanowią się nad tym, że naprawdę nikt tutaj nie wyjeżdża po to, żeby spędzić miło dzień, tylko po to, żeby pokazać, jaka krzywda się dzieje każdemu. Nie jest to 15 osób, tylko ja tutaj widzę już co najmniej z 200 ciągników, a myślę, że to jest jeszcze nie koniec, może połowa. A niech pan powie, jeśli chodzi o postulaty tego protestu w tym momencie, te główne, niech pan powie, zgadza się pan z nimi, popiera pan je na pewno, ale niech pan powie, co o nich pan sądzi. Na pewno popieram, na pewno się z nimi zgadzam. No, jeżeli chodzi o postulaty Zielonego Ładu, to jak najbardziej są one mocno w nas uderzające. Jeżeli mówimy o pozostawieniu ugorem 4% naszej ziemi, to tak jak ja bym dzisiaj każdemu Polakowi wszedł na konto i powiedział, że on nie może ze swojego konta ruszać 4% swoich oszczędności. Teoretycznie to nie jest dużo, ale w przypadku, gdy ktoś już ma 20 hektarów, no to proszę sobie łatwo przeliczyć, że ile on musi zostawić ugorem, tak? Większy rolnik, który ma po 200, po 300 hektarów, to są naprawdę już kilkanaście do kilkudziesięciu hektarów, ma stać odłogiem. Może w drugą stronę należałoby zrobić, a może powinniśmy 4% zasiać i zostawić tylko dla nas, zostawić sobie kawałek ogródka na warzywa, na owoce i przeżyć. Przecież przed wojną byliśmy bardzo biedni, ale byliśmy zadowoleni, byliśmy szczęśliwi, potrafiliśmy się jednoczyć i może w ten sposób to powinno się odbywać, bo no kurczę. No ja nikomu nic nie zabieram, nikomu nie wstawiam jakichś obostrzeń. Rozumiem, że ma być czyściej, ale co te 4% ma dać? Że oni chcą tą ziemię wykupić? Czy no, nie jest to w żaden sposób uzasadnione. A jeśli chodzi o zboże z Ukrainy w tym momencie? No tak, zboże z Ukrainy w żaden sposób nie jest regulowane. Przypływa do nas, w zasadzie przyjeżdża do nas. Zarabiają na tym pośrednicy. Cóż ja mogę powiedzieć, tak? Niby mamy wolny rynek. No nie powinno tak na pewno mieć to miejsca, natomiast w jaki sposób temu przeciwdziałać, co zrobić? Równej konkurencji tutaj nie ma, prawda? No, jeżeli byłaby uczciwa konkurencja, tak jak my staramy się uczciwie konkurować z państwami zachodnimi, mamy bardzo podobne normy spełniać na przykładzie nawozów, na przykładzie środków ochrony roślin, stosowania pestycydów, Roundupów, innych środków, to chyba tak samo powinno być z tamtej strony. Natomiast tam oczywiście no, prawie że jest wolna amerykanka, cena ziemi jest horrendalnie niska, dowolność stosowania środków olbrzymia. No i w jaki sposób tutaj konkurować? Chyba, no nie wiem, no, wydaje mi się, że naprawdę to zasiejmy 4%, ziem tylko dla siebie od przyszłego sezonu i zobaczmy, jak to będzie się działo. Jak to wszystko spowolni, bo rozmawiałem z wieloma kolegami z branży około rolniczej, sprzedających maszyny, sprzedających części zamienne. Mówią, że jest pustka, nic się nie dzieje, no ale skąd my mamy sprzedawać, jeżeli po prostu nas na to nie stać? Cały zysk pochłonął nawozy, pochłonęło paliwo, a jakieś inwestycje? Rozwój jest marzeniem. No, chciałbym, żeby w tym momencie tak było. Okej, dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję.